Ostatnie moje dwa kazania były na temat części ludzkiego ciała. Pamiętacie? Dwa tygodnie temu mówiłem o sercu, tydzień temu o kościach. Chciałem dzisiaj kolejne kazanie na temat kolejnej części ciała, bo okazuje się, że można bardzo dużo ważnych rzeczy dostrzec w Słowie Bożym na temat właśnie tych różnych narządów, które posiadamy, tak? I to, w jaki sposób Bóg zwraca uwagę na serce nasze, na inne rzeczy. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na ten duchowy świat. Dzisiaj chciałbym nas w jakiś sposób przybliżyć do tego duchowego świata, który nas otacza. Dlatego tematem i przesłaniem dzisiejszego rozważania będą aniołowie. Boży aniołowie. Dobrzy aniołowie. I myślę, że ten temat jest bardzo ekscytujący. I dzisiaj chciałbym szczególnie skoncentrować się w tym rozważaniu na dobrych aniołach. Biblia mówi również o złych aniołach, ale mam dosyć mówienia o nich. Chciałbym raczej mówić o Panu Jezusie i o Jego dobrych aniołach, chociaż kilka słów wspomnę o złych aniołach też, ale to będzie tylko troszeczkę. Więc otwórzcie ze mną Księgę Apokalipsy, rozdział 12. Czytam wersety od 7 do 9. I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie. Ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na ziemię, a z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. Ten tekst, dobrze znany fragment Pisma Świętego, pokazuje dwie siły. Jest Michał i jego aniołowie oraz szatan i jego aniołowie. Zwróćmy uwagę, że szatan jest tutaj również nazwany wężem, z wężem starodawnym. Smokiem, diabłem, słowo szatan, diabeł, tak? To są słowa, które oznaczają między innymi, znaczą oskarżyciel, przeciwnik. I mamy ten konflikt. Mamy ten konflikt między tymi armiami. Jest Boża armia, jest armia składająca się z upadłych duchów, z demonów. I widzimy, że jest Michał i jest również szatan, tak? Ale spójrzmy, że Michał i jego aniołowie w tym konflikcie przeważają i Michał odnosi triumf. I przyjrzyjmy się tym aniołom, przyjrzyjmy się temu, co Pismo Święte mówi na temat tego duchowego świata, świata niewidzialnego, świata nadprzyrodzonego, bo aniołowie to są istoty niewidzialne, istoty duchowe, istoty nadprzyrodzone. I ciekawe określenie, zaczniemy od tych złych demonów. Ciekawe określenie właśnie szatana znajduje się w księdze Ezechiela w 28 rozdziale. Też możecie otworzyć ze mną ten fragment i czytam wiersz 14.
czytam z uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym. Ja cię ustanowiłem. Byłeś na świętej górze Boga, przechadzałeś się wśród kamieni ognistych. To jest jeden z najbardziej interesujących fragmentów Pisma Świętego i ten tytuł, tak? Nakrywający, namaszczony cherub nakrywający. Ten zwrot pojawia się tylko raz w Piśmie Świętym. I w ten sposób został nazwany tylko i wyłącznie szatan, Lucyfer, tak? Zanim zbuntował się. Więc szatan, istota, która stoi na czele tych nieupadłych demonów, przed swym upadkiem była blisko tronu Pana Boga. Słowo cherub, zaraz przejdziemy jeszcze do tych cherubów, ale tutaj chciałbym wspomnieć, tak, że słowo cherub najczęściej w Biblii występuje w sztuce świątynnej. I gdy Mojżesz miał zbudować przybytek, to ten przybytek to był namiot składający się z różnych zasłon, to polecono mu, aby na tych zasłonach wyhaftował cheruby. Jeżeli ta świątynia ziemska jest obrazem świątyni niebiańskiej, to widzimy i rozumiemy bardzo dobrze, że świątynia niebiańska jest pełna cherubów, że cheruby to są istoty, które tak naprawdę asystują Panu Bogu, są takimi, można powiedzieć, strażnikami świątyni i szatan był jednym z cherubów. Ale ten tekst mówi, że był cherubem namaszczonym, nakrywającym. To drugie określenie tutaj, cherub nakrywający, również bardzo odnosi się do świątyni i przede wszystkim, tak? Przede wszystkim to słowo nakrywający odnosi się do konkretnych cherubów. To jest bardzo ciekawe. Do konkretnych cherubów i Biblia mówi o dwóch cherubach nakrywających. Czyli o dwóch istotach, które znowuż w przybytku zbudowanym przez Mojżesza, te dwie istoty, cheruby, były przytwierdzone do wieka Arki Przymierza. I te dwa cheruby są nazwane cherubami nakrywającymi. Więc idąc dalej widzimy, że Lucyfer, zanim został szatanem, był jednym z dwóch cherubów nakrywających. Ale jest to trzecie słowo w tym zwrocie, namaszczone. I to już jest bardzo interesujące, że to słowo namaszczony występuje tylko raz w Piśmie Świętym, w Księdze Ezechiela w 28 rozdziale i w wersecie 14. Czyli można pokusić się o stwierdzenie, że tylko on był namaszczonym. Tylko on był namaszczonym. Czyli widzimy pewną taką gradację, widzimy pewną hierarchię wśród samych cherubów, tak, którzy wypełniają świątynię Bożą, niebiańską świątynię, są bardzo blisko Pana Boga. Później mamy dwóch cherubów nakrywających, a jednym z nich jest cherub namaszczony. Tak? To jest ciekawe. Myślałem, że to jest to samo słowo, które jest słowem opisującym Mesjasza, tak? Mesaja. Myślałem, że tam jest to słowo pokrewne do Mesjasza, ale nie. Tam jest inne określenie. Ale to świadczy o tej wywyższonej pozycji. Już strasznie długo mówię o tych złych demonach, ale myślę, że to będzie przydatne, gdy dalej przejdziemy do tego świata dobrych aniołów. Bo widzimy, że te siły przeciwne Bogu, ich też nie możemy w jakiś sposób bagatelizować, bo to są bardzo potężne siły, ale to, co mi się najbardziej podoba i przesłanie dzisiejszego kazania, że te siły Michała są potężniejsze i są większe, liczebniejsze. I to jest wspaniałe. Michał to wy już bardzo dobrze wiecie, że to jest Chrystus, tak? Myślę, że dość dobrze to rozumiemy, aczkolwiek temat może być kontrowersyjny w zależności
z jakiej tradycji chrześcijańskiej pochodzimy, bo w różnych tradycjach chrześcijańskich Michał jest różnie postrzegany, ale chciałbym tylko przypomnieć, co mówi Biblia o Michale. No, przede wszystkim z samej Apokalipsy, to on pokonał tego namaszczonego cheruba, tak? To on pokonał najbardziej wywyższoną postać, najbardziej wywyższoną, najbardziej, można powiedzieć, ukoronowaną i odznaczoną istotę w niebie. To Michał zdetronizował szatana, tak? To już jest taki mocny argument na rzecz chrystusowej tożsamości, tak, że to jest Chrystus. Imię Michał oznacza, wiecie bardzo dobrze, któż jest jak Bóg. Któż jest jak Bóg. To jest też bardzo ciekawe imię wskazujące na boski charakter tej istoty. Tak? Michał jest nazwany w Księdze Daniela księciem anielskim. Księciem anielskim. Jest nazwany obrońcą, orędownikiem, opiekunem ludu Bożego. I to też jest bardzo interesujące. W 12 rozdziale Księgi Daniela możemy o tym przeczytać. Z kolei Nowy Testament świadczy, że Jezus jest orędownikiem. Jan w pierwszym liście o tym mówi, więc widzimy tą korelację, tak, między opisem Daniela a opisem Jezusa Chrystusa. Jest nazwany archaniołem w liście Judy. I to słowo archanioł tylko dwa razy występuje, tak, w Piśmie Świętym. Jest Michał to archanioł, który prowadził spór z szatanem o ciało Jezusa. Jest również tym archaniołem, ciało Mojżesza, dobrze, że gdzieś się przejęzyczyłem, tak? Ale Michał jest również tym archaniołem, który powróci w chwale i majestacie, który obudzi wszystkich umarłych, którzy śpią w prochu ziemi. Nie powinno nas dziwić, że Jezus jest przedstawiony jako Michał, jako książem, jako wódz aniołów i również występuje jako anioł Jahwe, anioł Boga, jako posłaniec od Boga, tak? W końcu Chrystus przyszedł na ten świat z bardzo ważną misją, z bardzo ważnym posłannictwem, posługą. Więc mamy Michała, naszego wodza, Chrystusa, który zdetronizował siły zła i który posyła nam na ratunek swych aniołów. I to jest bardzo fajne, że chociaż nie widzimy tych naszych obrońców, to oni są. I jest ich bardzo dużo, bo Pismo Święte mówi, że jest bardzo dużo aniołów. Tych złych demonów, wiemy, że szatan doprowadził do buntu 1/3. Jedną trzecią, ale 2/3 pozostały. Większość pozostała przy Bogu. Większość pozostała przy Jezusie. I to jest bardzo ciekawe, że w tym kontekście ziemskim to widzimy, że mniejszość jest przy Panu Bogu, tak? Że ta resztka jest wierna Panu Bogu. Ale w tym kontekście niebiańskim to siły, przede wszystkim większe siły są po stronie Boga. I przyjrzyjmy się tym aniołom, o których mówi Pismo Święte. No, jeżeli chodzi o aniołów wymienionych z imienia, to mamy tylko jednego anioła, który został nazwany. Oprócz aniołów, którzy są przedstawieni jako anioł Jahwe, anioł Boga, czy też anioł przymierza, tak, ale są to tytuły bardzo często tożsame z posługą Chrystusa, to jeżeli chodzi o tych aniołów, których Bóg posyła, którzy są wysłannikami Boga, to jest tylko jeden anioł, który jest nazwany. Znacie jego imię? Gabriel. Gabriel to imię znaczy mąż silny, mąż Boży. Bóg jest moją siłą. Gabriel też tylko w kilku miejscach pojawia się, w Księdze Daniela i w Ewangeliach. Został posłany do Daniela z ważną misją, aby prorokowi Danielowi wyjaśnić znaczenie danych mu przez Boga widzeń, objawień. Został również posłany do Zachariasza,
aby powiedzieć mu, że jego żona urodzi. Więc Gabriel jest tym wysłannikiem Boga i myślę, to jest, nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest, ale wydaje mi się, że skoro on jest tylko, że tylko jego imię zostało wspomniane w Biblii, to świadczy o jego wywyższonej pozycji, bo pamiętajmy, jak czytamy Pismo Święte, to często możemy zauważyć w różnych opisach, że pewne postacie są ponazywane, mają imiona, pewne postacie nie mają imion. Imiona mają bardzo ważną rolę, więc jeżeli dana osoba w jakiejś historii biblijnej jest nazwana i posiada imię, to świadczy, że jest to super ważna postać. Na przykład, taką ciekawostkę wam powiem, jeżeli czytamy Księgę Wyjścia, drugą Księgę Mojżeszową i czytamy o Faraonie, który był taki zły i kazał położnym hebrajskim, no niestety, uśmiercać męskie potomstwo izraelskie, to ten Faraon, nie ma tam jego imienia, ale są imiona tych położnych. Czyli ten Faraon, widzimy, jest tak naprawdę w oczach Bożych człowiekiem bez przyszłości. Jest człowiekiem, który tak naprawdę nic nie znaczy. Nic nie znaczy, chociaż wielkie miał mniemanie o sobie. Więc Gabriel to jest numer jeden postać, myślę, wśród aniołów z tego względu, że został ten anioł nazwany, posiada imię. I być może jest to nie wiem, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób dowiedzieć, ale być może jest to ten drugi anioł, ten drugi cherub nakrywający z tego obrazu świątyni izraelskiej. Pozostał sam, tak, po buncie Lucyfera. Biblia mówi o cherubach. Więc mamy Gabriela, Biblia później mówi o cherubach i mówi o serafach i mówi o aniołach. I chciałbym wam przeczytać niesamowity opis cherubów. Jest to opis niezwykle symboliczny. Myślę, że nie możemy dosłownie wyobrażać sobie tych istot, tak jak zostało to przedstawione w Księdze Ezechiela. Ale w Księdze Ezechiela w rozdziale pierwszym, w rozdziale dziesiątym mamy najpełniejszy opis tych nadprzyrodzonych istot strażników tronu Boga. Możecie otworzyć ze mną i czytam z pierwszego rozdziału wersety od piątego. Ze środka ukazało się coś na kształt czterech istot żywych, a wyglądały tak. Miały one postać człowieka. Każda z nich miała po cztery twarze i każda po cztery skrzydła. Ich nogi były proste, a ich stopy jak stopy ucielca. Lśniły jak polerowany brąz. Pod skrzydłami, po czterech bokach, miały ręce ludzkie, a one cztery miały twarze i skrzydła. Ich skrzydła były złączone jedno z drugim. Gdy szły, nie odwracały się, ale każda istota szła prosto przed siebie. A ich twarze miały taki wygląd. Wszystkie cztery miały z przodu twarz ludzką, z prawej strony twarz lwa, z lewej strony wszystkie cztery miały twarze wołu, a także z tyłu miały wszystkie twarz orła. A ich twarze i skrzydła były rozwinięte ku górze. Dwa skrzydła każdej istoty łączyły się ze sobą, a dwa okrywały ich ciało. A każda z istot szła prosto przed siebie. Dokądkolwiek duch zmierzał, tam szły. A gdy szły, nie odwracały się. A wygląd tych istot był taki. Wyglądały jak węgle rozżarzone w ogniu, jak palące się pochodnie. Ten ogień krążył między istotami, jaśniał blaskiem, a z niego wychodziła błyskawica. Te istoty biegały tam i z powrotem, jak błysk pioruna. Nie będę teraz z wami analizował tego szczegółowego opisu. Możemy powiedzieć, że ten bardzo metaforyczny opis, tak, bo widzimy cztery oblicza, cztery skrzydła, pełne oczu, rozdział 10 Ezechiela dodaje, świadczy o pełni,
ich natury, funkcji, celu, jaki realizują, są Bożymi posłańcami, duchami, potężnymi istotami, niedoścignionymi, nieporównywalnymi, dysponujące atrybutami, o jakich my możemy tylko pomarzyć. Tak Bóg stworzył te istoty niebiańskie. Poruszały się jak błyskawice, ale podobne do człowieka. Zwrócił uwagę tutaj na bardzo ciekawą rzecz. Dzisiaj rozważaliśmy w lekcji szkoły sobotniej, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Mówiliśmy, że aniołowie nie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Nie do końca to wszystko pasuje, ponieważ cheruby podobne do człowieka, to podobieństwo do człowieka jest. Pod skrzydłami ludzkie ręce, tak? Oczywiście widzimy skrzydła, symbol szybkości, tak? No, masę tutaj jest symboliki. Zachęcam was do spróbowania tego rozgryzienia tego opisu. Ciekawą rzeczą, że obok cherubów Biblia mówi, że są serafy. I też zastanawiałem się i myślałem, no jak to jest? Czy to nie są czasem określenia pokrewne? Bo te istoty są bardzo do siebie podobne, ale to, co ich łączy, one służą przy tronie Boga. W miejscu najświętszym, świątyni niebiańskiej, asystują Panu Bogu i wykonują Boże polecenia. Na przykład pierwsza wzmianka o cherubach pochodzi z Księgi Rodzaju, z 3 rozdziału. Tak? Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg wyznaczył aniołów, cherubów, którzy strzegli wejścia do ogrodu Eden. A to też jest bardzo fajny obraz, ponieważ ogród Eden jest symbolem świątyni. To była pierwsza świątynia, może nie tyle symbol fizycznie, to była pierwsza świątynia i widzimy, że oni strzegą tej świątyni. Serafy są w Księdze Izajasza wspomniane i tylko w Księdze Izajasza w 6 rozdziale i też chciałbym, żebyście otworzyli ze mną Księgę Izajasza, 6 rozdział. I z jednej strony bardzo są podobne do cherubów, ale ta nazwa tak jakby sugeruje, że jest to jednak inna kategoria istot stworzonych przez Boga, chociaż mają bardzo dużo wspólnych cech. Ponieważ cherub, po hebrajsku kerub, silny, być silnym, ale seraf, płonący, ognisty. Chociaż cheruby też zostały przedstawione jako błyskawice, tak? Więc czy to są te same? Czy to są te same istoty? Czy też mamy tutaj różne kategorie istot niebiańskich? Ciężko jest to wszystko rozszyfrować, ale przeczytajmy z 6 rozdziału Księgi Izajasza. Znowuż, popatrzcie, scenerią jest tron Boga. Tron Boga. Rozdział 6 i czytam od wiersza 1. W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tron jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał swoją twarz, 2 przykrywał swoje nogi, a 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, 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 Pan zastępów, cała ziemia jest pełna Jego chwały. Kolejny bardzo ważny szczegół, jeżeli chodzi o ten opis. Zwróćmy uwagę, te istoty nieustannie chwalą Boga. To jest jakby ich częścią ich natury, uwielbienie Boga. Księga Apokalipsy, 4 rozdział, również opisuje serafy. Ten jeden szczegół, który ja zauważyłem, różniący ich od cherubów, to to, że cheruby zostały przedstawione jako istoty z 4 skrzydłami, a serafy z 6 skrzydłami. I być może są jeszcze szybsze? Nie wiem. Ale słowo seraf to jest bardzo ciekawe słowo hebrajskie. Oznacza płonący, ognisty. I
ciekawą rzeczą, że w księdze Izajasza ten termin został użyty w odniesieniu do latających węży ognistych w kontekście takim negatywnym i również w księdze Liczb i księdze powtórzonego prawa, gdzie czytamy o wężach ognistych, które Bóg zesłał na obóz izraelski, które kąsały Izraelitów. I to są serafy. Więc te pozostałe wzmianki o serafach gdzieś napawają grozą i strachem, bo są to istoty, które bardzo niebezpieczne, tak? Przedstawione jako węże latające, ogniste węże, które sieją zniszczenie i spustoszenie. Być może jedną z funkcji tych serafów jest, są oni posłańcami sądu. Nie wiem. Ale w 6 rozdziale Księgi Izajasza jest ukazana ich cecha niesamowita. Oddawanie chwały Bogu. Potrójny zwrot, święty, święty, święty. Tak to jakby najpełniejsze oddanie chwały Bogu. Bardziej nie można tego uczynić. I obok cherubów, serafów mamy niezliczone zastępy aniołów. Być może i prawdopodobnie tak jest, że słowo anioł jest terminem technicznym określającym wszystkie istoty, tak? I wszystkie istoty, które pełnią tą posługę przy tronie Pana Boga, ale ze względu na wzmianki o serafach, cherubach, możemy pokusić się o stwierdzenie, że jest tam pewien porządek w niebie i jest tam pewna też hierarchia, harmonia, pewien podział obowiązków, funkcji. Aniołowie to posłańcy. I Pismo Święte mówi ekscytujące rzeczy o Bożych posłańcach. W Księdze Hioba aniołowie to gwiazdy poranne, synowie Boży. Są doskonalsi od ludzi. Psalmista mówił, że człowiek został stworzony troszkę mniejszy od aniołów. W Apokalipsie czytamy, że wokół tronu Bożego znajduje się wiele aniołów. Paweł w liście do Hebrajczyków napisał, że jest niezliczona rzesza aniołów, otacza tron Boga. Daniel, gdy ujrzał scenę sądu i zobaczył tron Boga, na którym zasiadał starodawny, to mówił, że wokół tronu widział 1000 tysięcy aniołów służących Bogu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. I są takie teksty, które pokazują bardzo fajnie funkcję Bożych aniołów. Na przykład Psalm 103, otwórzcie ze mną, jeśli macie Biblię. Psalm 103 i wiersz 20. Błogosławcie Pana i Jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie Jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi Jego słowa. Czyli są to istoty duchowe, które są skupione na realizacji Bożych poleceń, Bożych planów. Wypełniają te Boże słowa doskonale. Psalm 104 i wiersz 4. Czynisz swoich aniołów duchami, swe sługi ogniem płonącym. Przykładem właśnie dobrym przykładem ilustrującym to, że tą nadrzędną funkcją jest pełnienie służby u Boga i też przekazywanie informacji jest na przykład historia Korneliusza w Dziejach Apostolskich opisana, gdzie Korneliusz był bardzo pobożnym człowiekiem, ale nie był Żydem, wielu rzeczy nie rozumiał, nie znał i gdy modlił się pewnego dnia, stanął przed nim anioł z konkretną informacją, z konkretnym przesłaniem i powiedział: Korneliuszu, mężu miły, przyszedłem do ciebie z konkretnym przesłaniem od Boga. Idź, wezwij po Piotra, który przyjdzie do ciebie. Takie rzeczy są opisane w Piśmie Świętym i takie rzeczy dzieją się nadal.
szczególnie w krajach muzułmańskich. Mamy bardzo dużo świadectw ingerencji aniołów, którzy są posyłani do pobożnych wyznawców Allaha, których Bóg osobiście instruuje i uczy ich o Jezusie. Wybrałem... ważna jeszcze, ostatnia najważniejsza tutaj taka myśl. List do Hebrajczyków, proszę, otwórzcie ze mną. Pierwszy rozdział i wiersz 14. List do Hebrajczyków, rozdział 1, wiersz 14. Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi posyłanymi, aby służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Więc są to istoty, które są przede wszystkim pełnią służbę na rzecz ludu Bożego. I to jest bardzo piękne. I wybrałem najbardziej takie spektakularne historie, które tylko wspomnę, opisane w Piśmie Świętym o ingerencji aniołów. Pierwsza historia, która rzuciła mi się w oczy, to historia aniołów, którzy przybyli do Sodomy i w jakiś sposób przeszkodzili mieszkańcom Sodomy przed dokonaniem gwałtu i zatroszczyli się o dom Lota. I pamiętacie, co oni uczynili? Oślepili wszystkich mieszkańców Sodomy. Najbardziej takim przemawiającym przykładem mocy aniołów i Bożych sług jest historia anioła pańskiego, który w obozie asyryjskim pozbawił 185 tysięcy żołnierzy, którzy oblegali Judę. Wyobrażacie sobie? Anioł wychodzi i robi porządek w jednym momencie. Gdy Daniel został wrzucony do lwiej jamy, Bóg posłał swojego anioła, który zamknął paszczę lwom i również wybawił go z tego beznadziejnego położenia. W Nowym Testamencie mamy niesamowite historie o aniołach, którzy, gdy Piotr był w więzieniu, wyprowadzali go z tego więzienia. Jest jedna historia, którą szczególnie chciałbym przeczytać. Z Dziejów Apostolskich, 12 rozdział. I zobaczcie, jaka jest to niesamowita historia. Będziemy czytać wersety od 7 do 10. Piotr był w więzieniu Heroda i miał zostać ścięty, ale wtedy zjawił się anioł Pana. Wtedy zjawił się anioł Pana i w więzieniu zajaśniało światło. Trącił Piotra w bok i obudził go, mówiąc: wstań szybko. I opadły łańcuchy z jego rąk. I powiedział do niego anioł: przepasz się i włóż sandały. Tak też zrobił i powiedział mu: narzuć płaszcz i chodź za mną. Piotr więc wyszedł i udał się za nim, a nie wiedział, że to, co się działo za sprawą anioła, działo się naprawdę, lecz sądził, że to widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy, która prowadzi do miasta, a ta sama się przed nimi otworzyła, kiedy wyszli i przeszli jedną ulicą. Natychmiast anioł odstąpił od niego. Kiedy Piotr doszedł do siebie, powiedział: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. W tej historii widzimy cud za cudem. No jest to tak wyjątkowy opis. Po pierwsze, opadły łańcuchy z rąk Piotra. Minęli jedną straż, minęli drugą straż. Anioł uśpił jedną straż, uśpił drugą straż. Doszli do bramy, brama się otworzyła. Anioł wyprowadził Piotra, ale to nie jest jedyna historia opisana w Dziejach Apostolskich, bo Piotr miał podobne doświadczenie wcześniej opisane. I wcześniej też, gdy przebywał wraz z apostołem Janem w więzieniu, przyszedł anioł, otworzył drzwi więzienia,
i wyprowadził apostołów. Jest też bardzo ciekawa historia o Jezusie i zmartwychwstaniu Chrystusa. Pamiętacie, że grób Chrystusa został zasunięty wielkim kamieniem, ale w poranek zmartwychwstania Pan Bóg posłał anioła, który odwalił ten kamień i usiadł na kamieniu. To jest bardzo ciekawe. A wszyscy strażnicy byli jak nieżywi, bo byli bardzo przerażeni. A jego opis, blask jak błyskawica, szata jak światło jaśniała. I teraz pomyślcie. Najważniejsza rzecz. Długo gadałem, trochę za długo. I może inaczej trzeba było dzisiaj to przesłanie sformułować. Ale najważniejsze przesłanie. Pomyślcie o tym. Każdy z nas ma anioła stróża. I Pismo Święte mówi, że każdy z nas ma anioła stróża. Wiecie o tym, tak? Czy nie? Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Już teraz nie będę otwierał, ale możecie przeczytać w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18 i wierszu 10. Ci aniołowie są po to, żeby nas ratować. Są po to, żeby nam pomagać. Są posyłani nam na ratunek. I tylko pomyślcie o tym, że możemy z ich pomocy skorzystać. I być przez nich chronieni. Powiem wam uczciwie, że gdy tak bliżej przyjrzałem się właśnie temu tematowi, to nagle opuścił mnie strach. Opuścił mnie strach przed tymi wszystkimi zastępami tych demonów i tymi wszystkimi zagrożeniami, które po prostu na nas czyhają. Przed tymi siłami zła, ciemności, które niszczą, to prawda, niszczą i często nawet odbierają życie. Ale jeżeli ja jestem człowiekiem wierzącym i wierzę w to, co jest napisane w Piśmie Świętym i mam swojego anioła stróża, który jest przy tronie Boga i jego wzrok jest ciągle skierowany na mnie, bo tak jest napisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18 i w wersecie 10. To czy nie jest to dobra wiadomość? Bóg chce nas ratować. Bóg chce ciebie ratować, mnie ratować. I oferuje nam, wiedząc o tych walkach, które toczymy, oferuje nam pomoc, najlepszą pomoc. A tą pomocą są jego aniołowie. I są dwie obietnice, które chciałbym, z tymi obietnicami chciałbym was dzisiaj pozostawić. To są obietnice z psalmu. Pierwsza jest z psalmu 34 i wiersz 7, gdzie czytamy: Anioł Pana rozbija obóz dokoła tych, którzy się go boją i wybawia ich. I to jest piękna obietnica. Ale ta obietnica jest uwarunkowana. Wokół tych, którzy się go boją i wybawia ich. Wokół tych, którzy nie mają w sercu strachu ludzkiego, ale mają bojaźń do Boga. Którzy z szacunkiem odnoszą się do Boga, z szacunkiem odnoszą się do Jego słowa. Ci ludzie mają gwarancję pomocy, Bożej ochrony ze strony najjaśniejszych istot, które są jak błyskawica. Jest jeszcze druga obietnica. Rozkażę bowiem o Tobie swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Jest to cytat z Psalmu 91 i wiersz 11. Swoim aniołom Pan Bóg rozkaże, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Musimy dobrze zinterpretować ten fragment, tak? Na wszystkich Twoich drogach, na wszystkich Bożych drogach. Tak długo jak jesteś na drodze Pana Boga, jesteś bezpieczny. Jesteś bezpieczny. I Pan Bóg będzie posyłał swych aniołów. Ale też nie możesz ignorować
Bożego Słowa, bo jeżeli z tej drogi zejdziesz, to Pan Bóg już nie gwarantuje swojego bezpieczeństwa i swojej ochrony, co musimy też w sposób jasny wyrazić. Aczkolwiek w swojej miłości, w swym miłosierdziu wierzę, że często i wtedy nas ratuje, nawet jak z tej drogi schodzimy, ale najpełniejsze bezpieczeństwo, ta asysta Bożych aniołów jest wtedy, gdy na tych drogach Bożych jesteśmy. I kończąc, drodzy, ten fragment, który był czytany na wstępie, jakąś jest wspaniałą obietnicą. I w obliczu wszystkich nieszczęść, katastrof, problemów, walk duchowych, waszych porażek, których niestety doświadczamy, wszyscy doświadczamy, to spróbujmy sobie wizualizować słowa z drugiej Księgi Królewskiej, z rozdziału 6 i wiersz 16. Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciw nam. Wracajcie do tego tekstu. Wracajcie do tej wspaniałej obietnicy. Bo Pan Bóg mówi, nie bój się. Więcej jest dobrych aniołów. Więcej jest aniołów, tych aniołów, którzy pełnią pieczę nad ludem Bożym, niż tych złych aniołów. Chciałbym zakończyć modlitwą. Chciałbym modlić się, żeby Pan Bóg dał nam taki pokój. Święty Boże, dziękuję Ci. Ty jesteś taki dobry. Twoja dobroć, my jej nie możemy nazwać, wysłowić, opisać. Ale jak dzisiaj czytaliśmy, to naprawdę używasz wszystkich możliwych sposobów, aby nas ratować. Dziękujemy Ci za Twoich aniołów, którzy często nam pomagają i bardzo Ciebie, Boże, prosimy, abyśmy zawsze byli chronieni przez Ciebie. Też, Boże, proszę Ciebie, żebyś zmienił nasze myślenie i pomógł nam uwierzyć w Twoją wielką moc, która zmienia wszystko. Spraw, Boże, aby nie było w nas strachu, abyśmy zawsze pamiętali, że Ty ze swoimi zastępami jesteś silniejszy, mocniejszy i że zawsze dajesz zwycięstwo. I proszę Cię, Boże, żebyśmy zawsze odnosili zwycięstwo wtedy, gdy przychodzi nam mierzyć się z przeciwnościami losu, z trudnościami, często z walką na śmierć i życie. Gdy przeciwstawiamy się też siłą zła, to proszę Cię, Boże, aby przy naszym boku wtedy zawsze stali Ci strażnicy, którzy będą nam pomagać. Dziękuję Ci za zwycięstwo Michała i jego aniołów i proszę, aby to zwycięstwo stało się również naszym zwycięstwem. Amen.